Wspominałeś o epce. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Mówiłeś o producentach, bardzo zróżnicowane to będzie, producenci z zagranicy. Ale możesz coś więcej powiedzieć, no, ile kawałków tam będzie i tak dalej. Będzie 8 kawałków. Nie wszyscy producenci są z zagranicy, bo druga strefa, Kasia i ja jesteśmy z Polski, nie? Co tam można powiedzieć o tej płycie? No będzie to kurwa przełomowa płyta. No kurwa, naprawdę, zupełnie inna muza. Z Polski grałem, kurwa, dubstep, stary hip-hop, kurwa, naprawdę konkretna luta, nie? Czyli znowu odbiegniesz stylistycznie od poprzednich płyt. No jasne, jasne. Teraz wiesz, w ogóle zmieniłem nazwę, nie? Wcześniej nagrywałem THZ Voodoo, wcześniej nagrywałem Sekcja 5, nie? Teraz nagrywam jako FP Stan, to jest mój solowy projekt, po prostu wiesz, muszę mieć nad wszystkim pieszę, nad wszystkim kontrolę, wiesz. To jest mój materiał, nie? Wszyscy mi pomagają w tym jakby, ale wiesz, to jest chyba mój solowy staw, nie? Stary, wiesz, już grałem w różnych zespołach, pozdrawiam serdecznie wszystkich tych kolesi, ale jednak najlepiej robi mi się to, kiedy mam, kurwa, kontrolę, nie? Ta epka to jest tylko fragment płyty, nie? Ta płyta powstaje cały czas, wiesz, są w drugiej strefie różne rzeczy też robione teraz, kurwa, równolegle, tam płyty, kurwa, powstają i jakby, no, każdy musi czekać na swoją kolej, wiesz, ja nagrywam to i puszczam tą epkę po prostu w internet, nie? Poznaję ją, wiesz, ludziom. Udzielasz się również gościnnie na innych płytach. Możesz coś więcej powiedzieć o tym, u kogo na płycie się udzieliłeś? Będę pracować z moimi przyjaciółmi, wiesz, i kolegami. Nagrywam też z wiarą, którą mniej zna mnie. No ale to nie wiadomo do końca, co jeszcze z tego powstanie. A jeśli chodzi o ludzi, z którymi pracuję, to przede wszystkim WSK. Tutaj Wiara, Winkiel Skład, Tommy, Olson. To są moi przyjaciele, z którymi nagrywam i zawsze ich poprę, kurwa, staram się im pomagać, nie? Jakie teledyski do tej epki planujesz realizować? Robię jeden do Brawl. Później chciałbym zrobić do F do S do. Taki tam F to S to D to A to M, M to. Właśnie do tego kawałka chcę zrobić, że to jest bardzo taki kurwa zaski, tam bym brał, jest dosyć kurwa ciężkim kawałkiem, a F to S, wiesz, wylajtowany. W jakim klimacie planujesz ten teledysk, o którym mówiłeś? W ogóle to jest też wszystko tu na Kosowie kręcone, nie? Taki trąg na Kosowie, główne playbacki. Oprócz tego akcji tu zwijmy po prostu, nie? Kto zajmie się produkcją tego teledysku? Produkcją tego teledysku zajmie się Skolc. Chciałbym, żeby drugi teledysk nakręciła ekipa Puk Zero. W jakim klimacie? Kurwa, zajebiste. Powiedz mi, to, że robicie w tej chwili taką muzykę, czy to jest inspiracja Wielką Brytanią i tym, co tam się dzieje? Czy staracie się to robić może inny sposób, bardziej po swojemu? No jasne, bardziej po swojemu, ale no kurwa prawda jest taka, że wiesz, oni to wymyślili w Wielkiej Brytanii, ale wymyślili wcześniej, wiesz, też parę fajnych muzyk, nie? Jakieś kurwa nowe trendy po prostu powstają tam w muzyce, nie? To jest jakaś kurwa, nie wiem, wykluwania kurwa nowych typów muzyk, nie? No, ale wiadomo, no to nie jest, kurwa, nie można powiedzieć, że my robimy UK grime, bo my robimy polski grime, nie? To wyrasta po prostu, on właśnie, kurwa, naszych kątów. Czyli nigdy nie myślałeś, żeby śpiewać po angielsku, jesteś stąd, robisz to po polsku? Wiesz co, kiedyś nawet nagrałem jakiś refren i kurwa w jakimś kawałku po angielsku, nie? Wiesz, generalnie jakbym miał klimat na to, żeby nagrywać po angielsku, to bym nagrywał, nie? Nagrywam po polsku, to jest mój język, kurwa, też go najlepiej znam, nie? Oczywiście to jest też do tego, no bo stary, nigdy jakiś obcokrajowiec nie będzie gadać tak jak Anglik, nie? Jakiś kurwa nie Jamajczyk nie będzie gadać tak jak Jamajczyk, a kurwa Polak będzie gadać tak jak Polak, dlatego gadam po polsku, bo to jest nie wiem, z tego dumny. Oprócz muzyki, co porabiasz na co dzień? Jak wygląda życie FS Dana? Prasa, nie? No i to prasa. Pracuję w kurierce. To jest związane kurwa z rowerową kurierką, to jest zajebista sprawa, wiesz. Krótko tam pracuję, kupę mnie co wciągnął, Roman, nie? Pozdrawiam cię człowieku, kurwa. Naprawdę szacunek. Szacunek dla wszystkich kurierów, kurwa, z wszystkich firm. Brrr! I dyspozytorów też. Kończy mi się piwo, więc kończymy ten wywiadzik. Chciałem pozdrowić wszystkich i zaprosić na film Tasia Krypa, czyli opresja reprera. I kurwa.
zapraszam w CD Gra.